Cześć, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Na pewno wiele z naszych widzów pamięta czasy, kiedy włączenie transmisji danych w telefonie wiązało się z niesamowitymi kosztami i zawsze baliśmy się to zrobić. Teraz sytuacja jest całkiem inna. Większość z nas transferu danych praktycznie nie wyłącza, jest on włączony na stałe, no i używamy go praktycznie cały czas oprócz sytuacji, kiedy przyłączamy się na Wi-Fi. Zatem jak najlepiej korzystać z transferu danych? Jak unikać wysokich kosztów, no i ile tak naprawdę aplikacje, z których korzystamy na co dzień, pożerają nam tego transferu danych? O tym w dzisiejszym filmie. Dzisiaj będę trochę jak jakiś coach, bo będę wszystko ze sobą na tablicy, więc zacznijmy może od tego, jak korzystamy z internetu, bo kiedyś wyglądało to tak, że z internetu korzystaliśmy głównie na komputerach, jednak teraz ta statystyka wygląda całkiem inaczej. Mówią o tym badania StatsCounter Global Stats, przeprowadzone w październiku 2016 roku na terenie Polski. I wynika z nich, że aż 59,02% ruchu generowanego w internecie są to urządzenia mobilne, czyli smartfony. Mniej, bo 39,57% stanowią komputery osobiste. A tylko 1,41% stanowią tablety, co w sumie przy okazji świadczy o tym, że te urządzenia chyba niedługo znikną z rynku. Tak więc, jak sami widzicie po tych statystykach, główny ruch generowany w internecie to właśnie urządzenia mobilne, zatem również transfer danych. Ale kupując pakiety, nie zwracamy raczej uwagi na to, ile zużywają konkretne aplikacje, a powinniśmy, bo ułatwiłoby to nam kupowanie właśnie odpowiedniej ilości gigabajtów. Zatem jakie są najpopularniejsze aplikacje social media? Mamy Facebooka, mamy Twittera, mamy Instagrama, Snapchata i mamy WhatsAppa. To są najpopularniejsze w Polsce serwisy społecznościowe, tak zwane social media. Ale ile transferu danych one zużywają? WhatsApp zużyje nam od 10 do 150 mega transferów w skali miesiąca. Facebook natomiast od 50 aż do 300 megabajtów również w ciągu miesiąca. A sam Messenger zużyje nam od 20 do 200 megabajtów transferu danych. Zatem jak widzicie, jeśli już sumujemy te maksymalne wartości, to mamy 650 megabajtów. A jeszcze mamy dwie aplikacje. Mamy Instagrama, który pochłonie od 50 do 300 megabajtów. Zatem z 650 już mamy 950, czyli mając 1-gigabajtowy transfer danych, już prawie byśmy go wykorzystali. A dochodzi jeszcze Twitter, który zużyje od 60 do 300 megabajtów. Tak więc jak widzicie, z samych aplikacji social media możemy naprawdę wykorzystać sporo pakietów, bo ponad 1 gigabajt, ale do tego dochodzą jeszcze takie aplikacje jak YouTube czy Netflix. Są oczywiście sposoby, aby zmniejszyć ilość wykorzystywanych danych. Jest na przykład połączenie Wi-Fi. Wszędzie, gdzie tylko możemy, łączymy się z darmowymi hotspotami, których na terenie Polski mamy coraz więcej i naprawdę warto z nich korzystać, bo są coraz szybsze, zwłaszcza te miejskie, ale także te restauracyjne. Ale oprócz łączenia się z Wi-Fi możemy zaoszczędzić sam transfer danych, korzystając z wersji aplikacji Lite, czyli Facebook Lite, Messenger Lite. Facebook właśnie takie aplikacje oferuje i pochłoną one mniej transferu danych. Jeśli korzystacie ze Spotify'a, którym możecie strumieniować muzykę, normalnie zużyje on sporo transferu danych, jednak możecie zawsze pobrać swoje ulubione piosenki korzystając ze Spotify Premium, kiedy jesteście połączeni z Wi-Fi, i korzystać z nich w trybie offline. Zatem Spotify również jest świetną opcją do zaoszczędzenia transferu danych, jeśli oczywiście z niego korzystacie w trybie premium. No ale oczywiście internet to nie tylko social media, to także przeglądarka i praktycznie każda przeglądarka, ta przenośna, mobilna, ma opcję oszczędzania transferu danych, dzięki czemu będą one kompresowane i będziemy po prostu używali mniej z naszego limitu. Jednak dobra oferta to podstawa, zatem musi mieć dobrą ofertę od waszego operatora. Jeśli oglądaliście nasze ostatnie filmy i czytaliście nasze ostatnie artykuły na wideotesty, to mogliście zobaczyć materiał, w którym porównaliśmy najpopularniejsze oferty, m.in. właśnie Plusza, którego w dzisiejszym filmie chciałem Wam szczególnie polecić. W Pluszu mamy możliwość korzystania z dwóch rodzajów usług. Mamy albo w Pluszu,
czyli swego rodzaju abonament, oraz mamy plusz na kartę. I to od rodzaju tej oferty zależy, jaki limit danych będziemy mieli. W każdej ofercie nie będzie nas nic kosztował transfer danych wykorzystywany w aplikacji Facebook. Jeśli jednak zdecydujemy się na najdroższą opcję za 25 zł, dowolnie czy w abo, czy w pluszu na kartę, to otrzymamy oprócz Facebooka darmowy dostęp do takich serwisów społecznościowych jak Instagram, Messenger czy WhatsApp. Jeśli jesteście ogromnymi fanami serwisu YouTube i chcielibyście mieć osobny transfer danych właśnie na YouTube'a, to również jest taka opcja, która kosztuje jedynie 5 zł. Wtedy dostęp do serwisu YouTube jest brany z osobnej puli transferu danych 2,5 GB. Niby mało, ale jeśli na przykład korzystamy z YouTube'a w jakości 480p, no to myślę, że cały miesiąc spokojnie nam wystarczy, chyba że jesteście mega maniakami YouTube'a. Wtedy wiadomo, te 2,5 giga zużyjecie szybko, ale pamiętajcie, że macie jeszcze właśnie ten podstawowy transfer danych, no i może was to ratować. Jeśli zdecydujemy się na abo w plusu na czas nieokreślony, to nasz transfer danych będzie rósł wraz z naszym stażem w tej sieci. Zatem po 3 miesiącach do naszego podstawowego transferu danych będziemy mogli dodać 2 GB i w każdym kolejnym okresie, czyli po 6 miesiącach kolejne 2 GB, po 12 miesiącach kolejne 2 GB i po 24 miesiącach aż 4 GB. Zobaczymy, jak rozwinie się przyszłość. Do tej pory aplikacje potrafią zużywać coraz więcej pakietu danych. Być może stanie się kiedyś tak, że będą używały coraz mniej. Po prostu trzeba czekać na rozwój tej technologii. Mimo tego, że już jesteśmy w zaawansowanym stadium, no to jednak wiadomo, w ciągu kilku lat może wszystko się zmienić diametralnie. Zatem polecam Wam jeszcze raz ofertę Plusza i to nie jest tak, że polecam ją w ciemno. Sam przeanalizowałem tą ofertę i czekam tylko na zakończenie mojej obecnej umowy, aby tam się przenieść. Już przeniósł się tam mój brat, czeka właśnie na swoją umowę, zatem Plusz jak najbardziej nadaje się do nowoczesnego korzystania ze smartfona, czyli do korzystania z social mediów oraz dużej ilości transferu danych. Aktualnie moim zdaniem jest to najkorzystniejsza oferta wśród wszystkich operatorów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam Was na nasze właśnie social media, na naszego Facebooka, Instagrama, Twittera oraz Snapchata, a także na naszą grupę facebookową Testerzy Wideotestów. Wszystkie linki macie w opisie, mogliście również oglądać tutaj belki w lewym dolnym rogu. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!